Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj z okazji startu nowego serwera europejskiego czwartego mam dla was kodzik. Kodzik startowy tak zwany, w tym momencie mamy 26 maja, mamy godzinę 16:00, jak ten film latuje na kanał. No i oczywiście nowy serwer otwiera swoje wrota również właśnie w tym momencie. Z tej okazji jest kod na tylko nowy serwer, tylko i wyłącznie Neutral-EU4. To co macie na tym pierwszym banerku nad moją głową, w sensie od razu nad moją głową. No i oczywiście mówię, jest to tylko i wyłącznie kod na EU4, jest to tak zwany kod startowy, więc gorąco polecam używać, jeżeli ktoś startuje sobie na tym serwerku. Zaraz przejdę do szczegółów, zaraz pokażę jak go użyć. Natomiast jeszcze kilka ogłoszeń. Po pierwsze, jeżeli ktoś planuje kupować na tym nowym serwerze pakiety startowe, pakiety twierdzy, może jakieś klepsydry, bo chyba teraz też jest jakaś tam promocja, ewentualnie normalne grzyby, bo po prostu ktoś będzie chciał jakoś mocniej sobie pocisnąć na tym serwerze, to zachęcam do używania kodu neutral na stronie home.syfygame.net. To wszystko macie na tym pierwszym banerku. Jak płacicie tam za grzybki i używacie tego kodu, to część z tego co zapłacicie idzie do mnie. Można wysyłać screeny, można oczywiście tam się ze mną kontaktować na Instagramie, na mailu, na Discordzie przede wszystkim. No i dzięki temu ja te screeny potem biorę pod uwagę przy konkursach. Konkursy są co miesiąc w ramach takiego podziękowania za to, że używacie tego kodziku. Więc to pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli o mnie chodzi, jak widzicie mam tutaj druida. Druid czysto for fun, testowy. Chcę sobie zobaczyć jak on będzie działał, no i po prostu pogram może 3 dni, może pogram tydzień, może pogram miesiąc, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. W tym momencie pewnie również startuję na moim Twitchu streamek z pierwszego dnia, gdzie po prostu będziemy sobie wspólnie tam ogrywać ten pierwszy dzień, gadać i tak dalej, i tak dalej. No i co do mojego awatara, bo oczywiście jak śledzicie to wiecie, że była tam stronka do głosowania, w sumie jak ja to nagram to w dalszym ciągu jest, tak czy inaczej jeżeli chodzi o tą stronkę i o mój awatar, no to oczywiście jak już ta strona się skończy, czyli równo ze startem serwera w tym momencie w sumie, to tam za 10, 15, 20 minut ten nowy awatar będę miał ustawiony, który właśnie na tej stronie wygrał, więc to jest kolejna informacja. No i co? I chyba tyle z takich ogłoszeń na szybko. Teraz sobie przejdźmy do tego kodziku. Oczywiście jak ja teraz mam tutaj jeszcze to odliczanie, to nie widać tego, w sensie nie można tego kodu użyć. Tutaj kupon bonusowy jest wyszarzony, natomiast jak ten serwer wystartuje, no to już oczywiście będzie go można użyć. Kod to jest neutral-EU4, może ja wam tutaj pokażę. Wchodzimy sobie oczywiście standardowo w plusik obok waszych grzybków, potem klikamy kupon bonusowy, wpisujemy to, no i lecimy cyk, daj mi bonus. Oczywiście teraz jest nieprawidłowy, no ale jak wy będziecie już oglądać ten film, jak będziecie mieli postać na EU4, no to już go będzie można używać, także może zostawię tak. No i co do informacji o tym kodzie, przede wszystkim działa on od razu od pierwszego levela, ale tylko do poziomu 20, więc jeżeli ktoś, najlepiej go użyć po prostu od razu. Najlepiej go użyć na pierwszym poziomie, dlatego że potem zapomnicie, wbijecie ten poziom 20, no i ten kodzik wam przepadnie. Daje 100 szczęśliwych monet, daje nieśmiertelkę i gryfosmoka, czyli wierzchowca 50%. No i oczywiście gryfosmok łączy się tam z tego pakietu startowego, jak macie gryfosmoka na prawie miesiąc, no to z tego kodu wam się połączy, będziecie mieli na dłużej, więc z tym nie ma żadnego problemu, można używać. No i to też jest fajne, bo będziecie mogli grzybki, które macie, nawet jak gracie free to play, te które dostajecie tam za prerejestrację i tak dalej, będziecie mogli sobie po prostu przeznaczyć na 3 paski w te 3 dni na eventach, czy tam chyba nawet 4 teraz. No a wierzchowca będziecie mieli z kodziku również tego najlepszego. Co mogę więcej dodać? Działa oczywiście od teraz, zachęcam do rozsyłania po waszych gildiach, po jakichś tam znajomych, z którymi gracie, no wszędzie gdzie się da, na jakichś Facebookach, Messengerach i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo ważna informacja, można go łączyć z tym kodem, który wleciał wczoraj, czyli z tym kodem na Elevator. Jak widzicie, on jest troszkę wyżej, neutral-RN25. Tylko oczywiście tego drugiego kodu z okazji Elevatora można użyć od 10 poziomu, więc najlepiej zrobić tak: zakładacie postać, używacie tego kodziku startowego neutral-EU4, potem sobie wbijacie 10 poziom na spokojnie, dołączacie do Elevatora, bo Elevator jest od poziomu 10, no i potem możecie od razu użyć neutral-RN25. To wam daje, z tego co pamiętam, dokładnie, macie 25 kart kluczy na event, macie 100 klepsydr dodatkowych, no i macie również
również nieśmiertelkę, więc naprawdę fajne combo, jak się użyje te dwa kodziki, coś fajnego, coś po prostu fajnego, coś przydatnego, można sobie na spokojnie używać. No i co? I chyba tyle, jeżeli chodzi o informacje. Jeżeli serwer by był zlagowany, to oczywiście standardowo, jak nie dostaniecie nagród, to spróbujcie się przelogować, zdjąć, założyć jakiś itemek, najlepiej broń, po prostu chwilkę poczekać, bo mogą być lagi, może to nie od razu załapać, także od razu nie piszcie, że nie działa, bo wczoraj na przykład z kodem na Elevator wszystko ładnie działało. Rozsyłajcie kodzik po jakichś gildiach, znajomych, żeby nabić mocne statystyki, użyć, jeżeli o mnie chodzi. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Wszystkie kody dają to samo, każdego twórcy, więc oczywiście dziękuję, jak użyjecie mojego. No i co? Nawet jeżeli nie gracie na EU4, nawet jeżeli nie planujecie tu grać, to można założyć konto, można użyć kodziku, można się pobawić i ewentualnie coś tam potestować. Również będę bardzo, bardzo wdzięczny. Dobrze, tyle ode mnie. Chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Dziękuję pięknie za rozsyłanie, dziękuję pięknie za używanie. No i co? Widzimy się na serwerze, a ja w tym momencie zapraszam na mojego Twitcha, bo tam będziemy rozgrywać pierwszy dzień. Jeżeli chodzi o jakieś filmy z tego serwera, to zobaczymy. Jeżeli będzie się coś ciekawego na tym serwerze działo, w co wątpię, szczerze mówiąc, dlatego, że no jednak wszyscy startują na tym serwerze EU5, no i wszyscy na to EU5 czekają. Jeżeli się będzie działo coś ciekawego, to pewnie coś tam nagram, no ale głównie tą postać będziemy sobie ograć na streamkach, no a materiały, taki full focus na jakiejś kolejnej serii, no to będzie oczywiście EU5, na którym zagramy, nie wiem jeszcze czym, ale chyba jednak nie berserkiem po tych nieszczęsnych zmianach. Tyle ode mnie, dziękuję wam ślicznie za uwagę, za oglądanie, kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na Discorda, Instagrama i Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie pisać komentarze, czy rozesłaliście kodzik, suba z dzwonem zostawcie, żeby nie przegapić kolejnych. No i co? Dziękuję ślicznie za uwagę, raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i cześć!